Witam was serdecznie w 6 odcinku maratonu paradokumentu o nazwie Pierwsza Klasa. Dzisiejszy odcinek nazywa się Uzdolniony. O, śmiesznie, słowo, którym nigdy w czasach szkolnych mnie nie nazwano. Pewnie dlatego teraz nagrywam filmiki w internecie. Zapraszam! Klasa Daniela ma właśnie matematykę z Robertem Głowackim i, jak to się często zdarza, chłopak został wyrzucony z zajęć. Pani dyrektor Tamara Wielgus jest wyraźnie zła z tego powodu. Tak. Nie wolno ci być u mnie w gabinecie ani razu. Jeżeli przyjdziesz, zobaczysz, poniesiesz konsekwencje. Nie byście się zastanawiali teraz, co ten chłopak robi. On pokazuje pani dyrektorce swoje jabłko Adama. Po co to robi? Żeby ustalić, kto tutaj jest samcem alfa. I biorąc pod uwagę, jak na niego ta pani krzyczy, to ona musi mieć większe jabłko Adama. To jest jasne? Tak. Dobrze, na lekcję. Pospiesz się. Daniel to najfajniejszy chłopak w szkole. Jest mega inteligentny i nawet Głowackiego potrafi zagiąć. I dlatego jest często wywalany z lekcji. Ojeju, to musi być ten legendarny, zdolny, ale leniwy. O kurczę, w końcu go poznamy. Tyle legend o nim słyszałem. Podać ci może zadania na jutro? Nie robię zadań domowych. To jak ty to robisz, że masz takie świetne oceny? Po prostu jestem inteligentny. Ale aż tak wysokie? Dzień dobry, panie profesorze. God damn, jak ten chłopak naśladuje tego profesora. O kurde. Teraz ponownie ustala dominację, że to on jest samcem alfa i jest lepszym samcem alfa niż pan profesor. Wykonają tytaniczną pracę, by odebrać nagrodę, tytuł prawdziwy facet. To o to w tym wszystkim chodzi, tylko i wyłącznie o to. Daniel to niezłe ziółko. Ale z tego Daniela kawalasz. Witam ponownie w Akademii Pranków Cheetos. Robię pranka. On jest inny niż wszyscy i dlatego lubię go bardziej niż wszystkich. Okej. Z taką logiką akurat się spierać nie mogę. Hitler też... Hejka, boisz się spotkania z Głowackim? Nie, nawet jak zada mi pytanie, po prostu na nie nie odpowiem. Ale no to siądź obok mnie i wiesz, jak zrobi się gorąco, to cię ostrzegę. Jak taki podwójny agent? Dokładnie. No spoko, może być. Razem damy radę Głowackiemu. Powiedział razem damy radę. Jezus Maria, Sara, spokojnie. Boję się trochę, że Sara przesadzi i zaraz zaproponuje Danielowi, że ej, może poniosę twoją torbę. Czy coś ten deseń. Cześć. Co robisz? Candy Crusha, gram malutka. Czekaj, tutaj mam wysoki high score. Matematyka jest królową wszystkich nauk. Marihuanka jest królową wszystkich roślinek. Pisze apka. Zrobiłeś zadanie domowe? Nie. Nigdy nie odrobię zadań domowych. To nudy. Chcesz moje notatki? Nie. Jezu, ile on ma szacunku do ludzi. Boże. O proszę. Kto nas dzisiaj zaszczycił swoją obecnością? Moi drodzy, Daniel poświęci nam dzisiaj swoją uwagę. Zaszczyt? Jak najbardziej. Uwaga niekoniecznie. Przestań. Mówiłeś, że będziesz trzymał język ze zębami. Dzisiaj porozmawiamy sobie o rachunku prawdopodobieństwa. Też was mogę trochę pouczyć o rachunku prawdopodobieństwa. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że kiedyś prześcignę kanał Naruciak? 15, 16. Jednak nie chcę odpowiadać na to pytanie. Jednak nie chcę. Czy to ja? Tak. Może Daniel jest nieśmiały, a to jedyny sposób, by pokazać, jak mu na mnie zależy. Sara, zajmij się może Rafałem albo Maksiem. Oni też są fajne chłopaki, Zostaw tego Danielka, zostaw. On jest, nie jest jakiś zrównoważony psychicznie chyba. Wyobraźcie sobie... Sara, co tam się dzieje? Daniel, to na pewno twoja wina. To moja wina, przepraszam. Tak, jasne. Powiesz mi, co się stało? Mówię, że to moja wina. Nie mamy całego dnia. Dowiem się, co tutaj się stało, czy nie dowiem? To skoczył z mostu. Powiedz wreszcie. Powiedz coś. To je imo jakiś mobbing. To je chyba mobbing, no nie? Tu trzeba zgłosić do policji, Crayon. I'm calling the police! Hello, hello, 911, tak. Ja chciałbym znowu wpaść. Ja wiem, że trzeci raz w tym tygodniu, ale chciałbym wpaść znowu i zgłosić troszeczkę rzecz na komendzie. No tak. Wychodzisz w tej chwili z klasy, idziesz do pani dyrektor natychmiast. Ale proszę pana, mówię, cicho, to bądź. Moja wina. Siedź. Moi drodzy, kontynuujemy lekcję. Ja upadłam z krzesła sama, tak? Tak, oczywiście. Usiądź, otwórz zeszyt i piszemy. Na podstawie wydarzeń z przeszłości obliczyłem, że moje prawdopodobieństwo wylecenia z klasy wynosi 61%. Tak, bo takie coś jest możliwe. Zdecydowanie, żyjemy w pięknym uniwersum, wszechświecie, gdzie można obliczyć takie prawdopodobieństwo. O zasrany Dexter. Pobiłbym go, w rybu mu dał. Mam wyrzuty sumienia.
Przeze mnie teraz Daniel będzie zawieszony, a tym razem nic nie zrobił. Mam teorię, że po prostu Daniel nie dawał się dotykać panu profesorowi i ten pan profesor teraz się na Danielu mści za to, że nie dawał mu się dotykać. Proste? Proste. Hotel Trivago. Oblicz sobie, Daniel, jakie było prawdopodobieństwo tego, że stracisz dziewictwo z panem profesorem. Naprawdę będę musiała wyciągnąć poważne konsekwencje, rozumiesz? Przepraszam, panie dyrektor. Co się stało? No bo to moja wina. To ja spadłam z krzesła. O czym ty mówisz? Na lekcji matematyki. Coś konkretnie? Bo nie rozumiem. Łowacki się uwziął na Daniela. Jak to się uwziął? No bo Daniel jest od niego mądrzejszy. Ciekawa jestem, co ma pan Głowacki w takim razie do powiedzenia. Bardzo rozsądnie przedyskutować temat z nauczycielem, którego prawdopodobnie uczniowie się boją. Rozsądnie. Chociaż w sumie innego wyjścia z tej sytuacji nie widzę. Dobra, dobra, spokojnie, bo ja tutaj tylko krytykuję, a sam nie mam żadnego wyjścia innego mądrego. Przepraszam za to. Zamierzam właśnie zawiesić Daniela w prawach ucznia i poinformować o tym jego rodziców. Dlatego chcę bezpośrednio porozmawiać z nauczycielem, co tam dzisiaj zaszło, co się wydarzyło. Zobaczymy, jaka jest wersja pana Roberta. No pani dyrektor, ja widziałem wszystko czarno na białym. Stoję przy tablicy, piszę rachunek prawdopodobieństwa, odwracam się, a tam Daniel stoi z pistoletem i strzela do uczniów. Tak było. Nie zmyślam. Przecież tu nie chodzi o żadne krzesło. Tylko o ten rysunek, który zrobił Daniel. Daniel jest niewinny. A ty może byś się zainteresował? Tobie jest mowa, odłóż na chwilę ten tablet. Co to jest? To mój rysunek, ja to zrobiłam. Ale co ty gadasz? Przecież ja to narysowałem. Kochamy cię, Daniel. Oni mu całują dupę. Okej. Daniel, za chwileczkę dzwonię do twoich rodziców, rozumiesz? Ale pani dyrektor, przecież jest wolność słowa. Sara, na korytarz! Poczekaj na korytarzu. Nie interesuje mnie wolność słowa. Tu jest Polska, Daniel! Polska szkoła! Nie istnieje nic takiego jak wolność słowa! It's funny because you are prisoner! Kłamstwa absolutnie nie będę tolerowała. Nie ma po prostu na to mojej zgody. A ten rysunek, który zrobił Daniel, jest po prostu obrzydliwy. Czy ja wiem? Na tym rysunku było to, że dyrektorka i pan profesor całują Daniela w dupę. Czy ja wiem szczerze? W dzisiejszych czasach istnieją koneserzy dupy, którzy jedzą regularnie dupę. To nie jest już uznawane za coś obraźliwego według mnie. Nie wiem, o co ta pani dyrektor się denerwuje. Chyba tylko o to, że nie idzie z biegiem czasu ta pani dyrektor. Napiszesz w związku z tym za karę esej o fałszywych zeznaniach. Fałszywe zeznania? O co tej dyrektorce chodzi? Wolałabym posprzątać już boisko szkolne. Może Daniel mi pomoże. Jestem naprawdę zmęczona, to był ciężki dzień. Ta sprawa Daniela też mnie już męczy. Oczywiście wszyscy wiedzą, że on jest wyjątkowo zdolnym uczniem. Zauważyliście fakt tego, że Daniel raz w jednym odcinku jest czarnym charakterem, zawieszają go w sprawach ucznia. A Janek w każdym odcinku jest złym charakterem, który robi coś złego? Nadal chodzi bez problemu do klasy. The fuck? On musi po prostu zmienić swoje zachowanie. A to nie ma kompletnie nic wspólnego z jego inteligencją. Ej. Ktoś musi im zrobić nową muzykę do tego paradokumentu, naprawdę. A więc to kosmiczna żmija. Wiecie co, ja mam taki stary telefon jeszcze z roku 2007, gdzie mam takie śmieszne dzwoneczki, dzwonki takie w 3GP. Mogę wam podesłać, panowie z paradokumentu, mogę podesłać. Nie dostanę tego nowego komputera. To czemu nie powiedziałeś, że to mój rysunek? Kto by w to uwierzył, że możesz z siebie zrobić aż taką idiotkę? Aha, czyli chodziło tylko o to, żeby zrobić ze mnie idiotkę? Myślałem, że mnie lubisz. Chciałam ci tylko pomóc. Przecież jestem tak uzdolniony, że nie potrzebuję twojej pomocy. Zauważ, że ja też dostałam uwagę i muszę napisać esej o fałszywych zeznaniach. Może byś mi pomógł? Nie interesuje mnie to. I ciach! Pierwszy zawód miłosny z Sary. Dobrze, że mogliśmy z kamerami to śledzić i połowa Polski mogła to obejrzeć. Czemu zachowujesz się jak dupek? Czemu musisz mi pomagać? No bo podobasz mi się. A właściwie podobałeś. Naprawdę myślałaś, że możesz mi pomóc? Taki cudowny i uzdolniony, że nikogo w życiu nie potrzebujesz? Dokładnie. Taki inteligentny, a zachowujesz się jak dzieciak. Chodź. Baw się sam ze sobą. Nie przejmuj się nim. Idziemy do szkoły. Dostałam twardą nauczkę. Zakochać się to jest jak mieć gorączkę. Wszystko wydaje się inne. Słaby odcinek, mam nadzieję, że następny będzie lepszy. Ten taki no ale cóż, no musimy tutaj kontynuować wątki i musimy wszystkie odcinki po kolei oglądać. Nie możemy robić cherry picking i wybierać tylko te najlepsze. Musimy po kolei. I oglądacie wszystkie po kolei bez adblocka, od początku do końca, klikając przy okazji w reklamy. Błagam. Dzięki wielkie za oglądanie, jak zawsze na koniec zapraszam was oczywiście na mojego Twitcha i na mojego Instagrama. I widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Czołem.
tego Daniela straszny. Jezus Maria.